drodzy kochani, niezwykli, wyjątkowi. Chcę wam powiedzieć coś, co wydawałoby się, że jest oczywiste, jasne i niezaprzeczalne. Natomiast mało kto zwraca na to uwagę. Ponieważ my od najmłodszych lat jesteśmy zmuszani do różnych rzeczy. Nakładane na nas są różne obowiązki, jak pokrywka na garnek z grochem. I my jak ten groch pod pokrywką podskakujemy i się buntujemy, waląc łbem o pokrywkę. Natomiast nasze prawa są ograniczane w różny sposób. Nasze poprzez obowiązki. To znaczy, każdy obowiązek odbiera nam jakieś prawo. Czyli, jeżeli ja mam prawo chodzić do szkoły, to jak na mnie nałożony jest obowiązek chodzenia do szkoły, to prawo traci na wartości. Staje się tylko obowiązkiem, czyli czymś niechcianym. I w podobny sposób nasza cywilizacja odebrała nam ogromną radość z bycia w związku. Bycie w związku podobno nakłada na nas obowiązek dbania o drugą osobę. Kochani, jest to potworna bzdura, która zniszczyła już nie jeden związek, bo ci, którzy go wiązali, to w to uwierzyli. Prawda jest zupełnie odwrotna. Jak jesteś w związku, dajmy na to małżeńskim, złożyłeś przysięgę, dajmy na to cywilną, zaczynającą się od takiego zdania, świadom praw i obowiązków wynikających z założenia małżeństwa. To znaczy, że nie masz zielonego pojęcia, bo nawet się nie dowiedziałeś, jakie masz prawa i jakie masz obowiązki. Natomiast tobie się wydaje, że masz tylko obowiązki, obowiązki, obowiązki. I jest odwrotnie. Wchodząc w związek, jakikolwiek, nawet małżeński, przede wszystkim otwiera się przed tobą raj praw. Otwiera się przed tobą nowe, ogromne dżungla praw. Na przykład, jak ta prześliczna niewiasta nie jest twoją żoną, to nie masz prawa podejść do niej i pogładzić ją po prześlicznej dupci. Gdyż po pierwsze możesz zarobić w dziób, a po drugie możesz zostać nawet wsadzony za kratki. Natomiast żonę masz prawo gładzić po dupci, niezależnie jak ta dupcia byłaby śliczna lub jak niezależnie od tego, jak byłaby duża. I dlatego to jest niezaprzeczalne prawo każdego faceta, każdego męża, że ma prawo dbać o swoją żonę i ma prawo tej kobiecie dawać, ma prawo dawać. Wyobraź sobie, że na przykład uparłeś się, żeby swojej sąsiadce codziennie przynosić rano kwiatki. Jestem przekonany, że mniej więcej już po tygodniu ona sama ci zabroni, żebyś to dalej czynił, gdyż jej mąż się na to nie zgadza. Gdyż on ma prawo ci to zabronić, a ty nie masz prawa obcej kobiecie dawać kwiatków. Natomiast uwaga, masz prawo swojej własnej żonie dać kwiatki, nawet codziennie. I teraz puenta. Zastanów się nad tym, bo wchodząc w związek, na przykład małżeński, bo ludzie nie wiedzą, po co wchodzą, dlatego informuję, żeby niektórzy się dowiedzieli, po to się wchodzi w związek małżeński, żeby mieć prawo. Prawo do czego? Chociażby do tego, żeby dać szczęście drugiemu człowiekowi. Jak wchodzisz w związek małżeński, to masz prawo uszczęśliwić swoją żonę. I uwaga,
I teraz będzie najtrudniejsze do zrozumienia. Ona, wchodząc w związek małżeński, ma również prawo uszczęśliwić ciebie. To jest dopiero niezwykłe.